Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Odbudowa. Dzisiaj odbudujemy sobie Chelsea. Pozdrawiam Kapiego, który właśnie poprosił o to, żebym odbudował Chelsea. Poprosił o karierę menadżera, ale właśnie postanowiłem, że zrobimy odbudowę. No i odbudujemy właśnie dzisiaj Chelsea, które w prawdziwym życiu nie radzi sobie tak fatalnie. Radzi sobie wręcz dość dobrze. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to oczywiście najlepszy sezon od, nie wiem czy nie od czasu w 2012, gdzie wygrali tą Ligę Mistrzów. Więc nie radzą sobie naprawdę źle. Ale też mi się wydaje, że damy radę z nimi szybko skończyć tą odbudowę, no i będzie, mam nadzieję, ciekawa ta odbudowa. Teraz możemy przeczytać krótką historię o Chelsea. Chelsea powstało w 1905 roku w piwiarni znajdującej się na Fulham Road w dzielnicy SW6, nie wiem czy to się tak czyta, przeczytałem to angielsko. Klub wywalczył tytuł mistrzowski 6 razy, 8 razy wznosił Puchar Kraju. W latach 2004-2008 Chelsea miało niesamowitą serię 86 meczów bez porażki na własnym stadionie. To nawet nie wiedziałem szczerze. Klub został pierwszym triumfatorem UEFA Champions League, który w następnym roku, 2013, wygrał UEFA Europa League. Czyli to ciekawe jest, że wygrali Ligę Mistrzów, a w następnym sezonie wygrali Ligę Europy. No to na pewno nie jest rekord, z którego mi się wydaje, że się Chelsea cieszy. No i będziemy zaczynać. Wyłączymy reprezentację oczywiście, bo tego nie chcę. No i możemy przejść dalej. Wziąłem na trenera Franka Lamparda, bo postanowiłem, że spróbuję mu dać drugą szansę. Zwykle w tych odbudowach biorę legendy klubów. No i właśnie Frank Lampard na pewno jest jedną z takich legend. I chciałbym mu oczywiście dać szansę, bo nie poradził sobie w prawdziwym życiu niestety. Zobaczymy, czy tu się uda. Mam nadzieję, że oczywiście się uda. Nie powinno być jakichś większych problemów. Wiem, że już Chelsea ma dużo dobrych, młodych zawodników, więc skorzystam z tego na pewno. Ustawię ich tak, jak ja bym chciał. Werner to jest FIFA. Tu Werner może być niesamowitym napastnikiem, więc tak, chciałbym to zagrać. Chciałem ogólnie zmienić jednak szczerze formację. Chciałem zmienić na... Mount. Mount jest krótkim pomocnikiem ofensywnym. Havertz jest krótkim pomocnikiem. Obydwoje mogą grać jako pomocnicy. Ziyech też, więc dość ofensywnie mogliśmy zagrać. Ale jest też Kante. Dużo pomocników bym chciał mieć. Naprawdę nie potrzebujemy skrzydłowych w ogóle, bo tylko mamy jakby... Pulisic jest. Ale szczerze bym wolał Pulisicia może nawet cofnąć, choć w sumie Jorginho. Kurde, nie wiem nawet jaką formację szczerze zrobić. Ale w sumie to wszystko pokażę wam 1 września. Bo tam troszeczkę też będę zrobił transfery. No i widzimy się 1 września. Mamy 1 stycznia, połowa sezonu już za nami. I pewnie się zastanawiacie, czemu nie było, nie pokazałem nic 1 września. Ale jeśli nie robiłem transferu, bo nie zrobiłem żadnego transferu, nikogo nie kupiłem, to nie będę po prostu pokazał, bo to naprawdę tylko zawsze dlatego zatrzymuję się 1 września, żeby wam pokazać tylko te transfery to naprawdę. Tak wygląda nasza jednostka. Postanowiłem, że zagramy taką formacją, taką będziemy grać formacją 4-5-1. Werner to wiadomo, Havertz, Mount, oni zawsze środkowymi pomocnikami ofensywnymi byli. Pulisic zmieniłem go z lewego skrzydłowego na lewego pomocnika. Ziyecha zmieniłem ze środkowego pomocnika ofensywnego na prawego pomocnika. Kante zmieniam na środkowego pomocnika, ale to strasznie długo zejdzie. Chilwell i James wiadomo. Znaczy, James gra też, żebyście się nie zastanawiali. Przez to, że no po prostu Aspilicueta to ma 31 lat, wiem, że ma 2 overale niżej oceny, no ale on ma 27 lat, więc muszę jednak dawać jemu szansę. Mendy dalej oczywiście na bramce, tutaj bardzo możliwe, że już pod koniec sezonu Rudiger będzie naszym podstawowym obrońcą obok Zumy, no bo jednak Silva ma 36 lat i cały czas mu overall idzie w dół. Tak wygląda też nasza ławka. I jeszcze oczywiście też zrobimy jeden transfer, możecie się domyślać, kogo brakuje. Jednego zawodnika już sprzedałem, a był to Olivier Giroud, za 8,5 miliona przeszedł do Lazio. To naprawdę no po prostu już nie był nam potrzebny. Tammy Abraham będzie też zmiennikiem za niego, tak już ma nawet wyższy overall, więc będzie lepszym zmiennikiem. No i tak, tu będzie oczywiście przed nami trzecia runda Pucharu FA Cup z Blackburn. W Premier League obecnie 6 miejsce. No, wyśmienicie nie jest, ale to naprawdę trzecie miejsce takie z łatwością do zgarnięcia jeszcze. O tytuł Premier League, no to wiedziałem, że w tym roku jeszcze nie będziemy się bili, no bo jednak no głównie ten bramkarz trochę zatrzymuje. No i powiem szczerze, że chciałem go sprzedać. Mamy 146 milionów
I miałem tu trzech zawodników, o których myślę. Courtois, Ter Stegen i Oblak. Który bym chciał z tych trzech? No tylko, że... no niestety nie stać miał żadnego z nich, bo zawsze to dogadanie jest trudne. Troszkę, naprawdę parę milionów brakuje. Wystarczy, żebyśmy sprzedali Mendiego, tośmy mogli. Myślałem nad Donnarumą, Gianluigi Donnarumą, ale nie chcę cały czas raz chyba go użyłem, ale wolałbym różnymi zawodnikami grać, więc za to właśnie chcę innych. Oczywiście jeszcze jedną rzecz mam pokazać, czy oprócz Premier League, Liga Mistrzów, tutaj awansowaliśmy i będziemy grać z Atlantą w 1/8. Z łatwością sobie poradziliśmy w grupie naszej, wygraliśmy wszystkie 6 spotkań i awansowaliśmy razem z Sevillą. Z Atalantą mi się wydaje, że nie będzie problemu, bo to jednak jest FIFA. No i to było tyle w sumie, jeśli chodzi na teraz. No i widzimy się w rewanżowym spotkaniu z Atalantą. No i przed nami rewanżowe spotkanie z Atalantą w Lidze Mistrzów. W pierwszym spotkaniu w Atalancie wygraliśmy 2-1, więc mamy 2 bramki prowadzone, mamy dość dobrą sytuację. Przed spotkaniem na Stamford Bridge, tak wyglądają jedenastki obydwu drużyn. Jak możecie zauważyć, główną zmianą jest to, że na obronie już nie ma Thiago Silva, jest duet Zuma i Rudiger. No bo jednak Silva, jeśli nie my, to już ma chyba taki sam overall. Tak, jak wszyscy, jak ci nasi dwóch obrońców, więc, ale właśnie Zuma 26, Rudiger 28, a Silva jednak 36 ma lat. Tak wygląda reszta składu. No wszystko się prawie wszyscy się naprawdę super rozwijają, właśnie Rich James, Chilwell, Pulisic, Mount, Werner, Havertz. Zje się niezbyt rozwija, ale i tak już ma wystarczająco dobry obrę. Nawet Kante ma 89. Więc naprawdę mamy dobrą jedenastkę. No i możemy zaczynać to spotkanie. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli zbytnio jakieś problemy z awansem do ćwierćfinałów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zobaczymy. Wszystko możliwe. No i zaczynamy to spotkanie. My oczywiście na niebiesko, Atalanta na biało. No i zobaczymy, czy uda nam się z łatwością awansować, czy będą jakieś problemy, a może nawet w ogóle nie awansujemy. Atalanta, na pewno będzie Atalanta chciała strzelić jak najszybciej bramkę, czy im się uda ta sztuka, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś z kontrataku coś się uda strzelić i będzie dość spokojnie. Ta na przykład szansa jest na bramkę, choć tracimy piłkę, Kante traci piłkę. Atalanta przed szansą na bramkę, dobrze teraz w obronie nasz nowy kapitan Kurt Zuma. I teraz kolejny rzut rożny. Łapie Edward Mendy tą piłkę. I zaczynam od obrony. Rhys James. Teraz Havertz. Havertz do Wernera. Szansa na bramkę. Jest 1-0. Christian Pulisic z bramką. Mamy 3-1 w meczu. Wygląda to naprawdę super. Atalanta musi teraz strzelić 2 bramki na dogrywkę. Oczywiście, a 3 na awans. Teraz Atalanta przy piłce. Jest niebezpiecznie. Na szczęście dobry w obronie. I teraz szansa. Kolejny kontratak. Dobre podanie do Masona Mounta. Mason nie wiem, czy potrzebny do Pulisicia. Wraca Mason przy piłce. Mount dobrze tam, a niestety nie dał rady dalej pójść. Pół godziny gry za nami. Mamy dobry naprawdę wynik 1-0 i 3-1 w dwóch meczu. Chodzi dalej, jest dalej. Atalanta jeszcze ma szansę awansować i nie trafiałem. Bardzo dobre, byli bardzo dobrej okazji, nie strzelali tą bramkę. Jakby strzelili tu bramkę, to by możliwe, że byłaby szansa na to, żeby Atalanta jeszcze przynajmniej o tej dogrywce myślała. A teraz Kai Havertz ma szansę strzelić, choć trochę to mi przypomina prawdziwe życie, choć bardziej Werner tak marnuje szansę. Ale to nic, Chilwell. Do Mounta, Mount. Do Kante, Kante do Wernera. Mount, może jeszcze szansa, choć nie, teraz sędzia pewnie skończy. Tak, kończyłem pierwszą połowę. Jest 1-0, 3-1 w dwóch meczu. No bo jesteśmy bliscy awansu, ale jeszcze nie możemy za szybko mówić, że awansowaliśmy. Zaczynamy, Kante. Havertz, Werner. Rich James niestety traci piłkę. Havertz przejmuje. Kante. Kante przy piłce cały czas.
Edward Mendy, niestety niecelne podanie. Teraz Atalanta z szansą na bramkę, na szczęście dobrze zachowaliśmy się w obronie. I teraz Kai Havertz, nie wiem czy potrzebnie by do Wernera podawał, mógł sam próbować. Seria teraz podań. Mount, Werner, Kante, Werner, Werner, do Kante. Nie wiem co Kante próbował, ale w sumie nie ma już sensu, dalej patrzeć na to, przejdźmy do wyniku. I liczyć, dał radę strzelić bramkę, ale kończymy to spotkanie 1-1 w dwumeczu, 3-2. I awansujemy w taki sposób do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i tam właśnie się widzimy. Przed nami rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Gramy z Manchesterem City. W pierwszym spotkaniu było 2-1 dla Manchester City na Etihad Stadium, więc nie powiedziałbym, że to jest jakiś zły wynik, bo mamy przynajmniej tą bramkę wyjazdową. No, oczywiście mógł być lepszy, mogliśmy wygrać, no ale mamy bramkę wyjazdową. Teraz zaczynamy spotkanie na Stamford Bridge i szczerze mamy... Na pewno mamy duże szanse, fajnie było strzelić bramkę jak najszybciej, to już ta bramka wyjazdowa, mielibyśmy tą, a nie, gramy u siebie przecież. My tylko mamy jedną wyjazdową bramkę, więc nie możemy dawać Manchesterowi strzelić, tylko my musimy strzelać. Zaczynamy to spotkanie. My oczywiście na niebiesko, Manchester City na biało. Timo Werner. Mason Mount, Kante, Havertz, Werner, myślałem, że podam może do Mounta, Kante, Mount, Werner, Werner dobra dość podanie, jest 1-0, Mason Mount strzela bramkę i mamy w takim wypadku awans do półfinału Ligi Mistrzów. Manchester City to jest na pewno jeden z największych faworytów, bo w prawdziwym życiu widać, że mają duże szanse bardzo na to, żeby zagrać w finale Ligi Mistrzów. I jak szczerze według mnie to jest nawet faworyt. Ale zobaczymy, to ten film i tak będzie po półfinałach Ligi Mistrzów, więc bardzo możliwe, że się myliłem i na przykład jednak powiem, że zagra w finale. Zobaczymy. Werner do Kante. Havertz. Kolejna szansa na bramkę. Jeszcze szansa jest. Jest 2-0. Christian Pulisic strzela 2-0. No tak się szczerze nie spodziewałem, że będzie masz tak sobie dobrze radzić w tym spotkaniu. Dobrze, zaraz mogły być chwile niebezpieczne, ale szczęście nasza obrona dobrze zareagowała w obronie. Timo Werner, Kai Havertz. Manchester City teraz w piłce. I szansa 3-0, jest 3-0, Christian Pulisic. Nie wiem naprawdę co się stało, ale... Robimy dosłownie pogrom Manchesteru City w półfinale Ligi Mistrzów, naprawdę w ćwierćfinale. Tego to się w ogóle naprawdę nie spodziewałem. Manchester City potrzebuje oczywiście dwóch bramek, gdzie mają oczywiście awans bezpośredni. A teraz kolejna szansa na bramkę Pulisic, na szansa hat-tricka. Aj, było blisko i Ziyech by mógł strzelić. Tak, Manchester City. Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, spalone chyba, tak, spalone, Edward Mendy. Szybko Manchester City znowu zyskuje piłkę. Nie może być niebezpieczna szansa, ale znowu nasza obrona dobrze się zachowa. I teraz Kai Havertz, a i próbował chyba Mounta podawać, nie wiem, nie widziałem to dobrze. 20 minut do końca, ale teraz może być niebezpiecznie. Nie, bo znowu nasza obrona bardzo dobrze zachowała się w obronie. Naprawdę Zuma i Rudiger grają bardzo świetne spotkanie, to trzeba podkreślić. Teraz Pulisic. Mount, było blisko, kolejna bramka. De Bruyne. Teraz Ferran Torres chyba? Tak, Ferran Torres wszedł.
i będzie rzut rożny, De Bruyne z rożnego. I przejmuję piłkę. Christian Pulisic do Wernera. Werner do Havertza, ale za słabo. Ostatnie 10 minut. Manchester City dalej potrzebuje dwóch bramek. Sterling. Przejmujemy piłkę kolejny raz. Tym razem Rudiger dobrze się zachował. Tak jak mówiłem, Rudiger i Zuma dzisiaj naprawdę bardzo dobrze grają. Havertz. Kante. Havertz. Kante znowu przy piłce. No już jesteśmy w półfinale, to jest wiadome już. Bo ostatnia akcja i tak już nic pewnie Manchester City nie da rady zrobić, choć teraz dostaje piłkę za darmo. Ale to już jest koniec, tak? Koniec spotkania. 3 do 0 wygrałem, wszystkie bramki w pierwszej połowie i awansujemy do półfinału Ligi Mistrzów i za chwilę już tam się widzimy. Przed nami rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów. Gramy tu Sporto. Szczęście nam dopisało w losowaniu. No i po pierwszym meczu wygraliśmy 3 do 0 w Porto, więc po prostu według mnie nie ma sensu nawet symulować, no bo po prostu musiałaby się jakaś, nie wiem, magia zdarzyć, żeby to jednak Porto awansowało do półfinału. Więc po prostu klikamy szybką symulację. Porto wygrało 2 do 0, no to naprawdę się zbliżyli, nie doceniłem ich szczerze, ale ostatecznie, co najważniejsze, to my będziemy w finale Ligi Mistrzów. No i już tam za chwilę się widzimy. No i przed nami finał Ligi Mistrzów. Spotykamy się tu z Realem Madryt, czyli w prawdziwym życiu oczywiście półfinał, a tu u nas finał. No będzie to na pewno ciekawe spotkanie. Tak szczerze, no to jednak wiadomo, Real Madryt w FIFA. No to nie ma jakiegoś takiego, a w sumie Zmiękowicza, no i Rodrygo nie wiem jak go overallował, ale to nie jest jakiś taki, powiedziałbym, skład, który jest nie do pokonania. Na przykład taki skład Manchester City bym powiedział, że był trochę trudniejszym rywalem. My mamy naprawdę fajny skład. Havertz, Mount, Werner, Pulisic, oni się super naprawdę rozwijają. Kante, Ziyech został w swoich overallach, Zuma, Rudiger po 83, Mendy też się tam niezbyt rozwija, Richie, James rozwija. Możemy w sumie zaczynać spotkanie. Zobaczymy, czy uda nam się już w pierwszym sezonie. To byłoby najwcześniej, mi się udało dotychczas w jakiejkolwiek odbudowie. Zwykle drugi sezon musiał być. Właśnie z Realem Madryt w drugim sezonie daliśmy radę wygrać Ligę Mistrzów. A tu, jeśli byśmy dali radę w pierwszym, no to byłby to najszybciej, jak właśnie zrobiłem. No i zaczynamy. Czas oczywiście na niebiesko. Real Madryt na biało. I zaczynamy to spotkanie. Kante, Werner, Mount, Pulisic, Havertz, znaczy. Mamy dalej piłkę Werner. Ziyech, Werner z powrotem. Ziyech, aj, była szansa na pierwszą bramkę. Teraz za to szansa, była szansa w sumie już Realu Madryt. Teraz z powrotem mam piłkę. Dobra okaże Timo Werner. Oddaje Pulisic. Mount strzela, Courtois dobrze broni. I może ktoś się pokusi o strzał? Nie. Choć jeszcze ta okazja jest 1-0. Pięknie. Timo Werner. 21 minuta. Mamy 1-0. I prowadzimy w finale Ligi Mistrzów zaledwie po 20 minutach, więc naprawdę super początek tego finału Ligi Mistrzów dla nas. Na pewno Real się rzuci, na pewno się rzuci, choć zobaczymy jak bardzo skutecznie. Dobrze, teraz obrałem pół godziny gry już za nami. Leci dość szybko ten finał. Real teraz z szansą. Niecelne podanie tam w trakcie akcji. I teraz skrzydłem mamy szansę. Jeszcze jest szansa. Aj, było blisko. Jakbyśmy prowadzili 2-0 w pierwszej połowie, to już byśmy jedną ręką trzymali to trofeum Ligi Mistrzów. Choć jeszcze jest oczywiście na to szansa. Timo Werner. Hakim Ziyech. Kante. Hakim Ziyech. Werner. Havertz. Niestety nie udało mu się nawet oddać strzału. Real z ostatnią akcją w pierwszej połowie. Sędziom, tak, kończymy pierwszą odsłonę tego spotkania.
Prowadzimy oczywiście 1 do 0 po bramce Wernera w 21 minucie. Czyli naprawdę dobrze zaczęliśmy ten finał. Real zaczyna drugą połowę oczywiście. I zobaczymy, czy tu przynajmniej coś skuteczniej będzie. Od bramki Mendy był spalony tam. Werner, Kante, Werner. Kante z powrotem z piłką. Miałem nadzieję, że właśnie pada do Wernera. Werner teraz. Werner poda do Mounta, nie podaje. Kante, aj, chciał Kante oddać do Wernera, ale niestety się to nie udało. Kolejna akcja teraz. Havertz, Kante. Timo, Mount, aj, było blisko, było kolejny raz blisko. Real teraz, Real, dobrze, choć bałem się szczerze, że Rodrigo to trafi, ale szczęście trafił, kwadrans do końca. Chciałem coś sprawdzić odnośnie roli, czy można, nie można zmienić tak nagle kapitana, bo bym naprawdę na przykład chciał spróbować wrzucić do składu zarządzanie zespołem, chciałbym Azpilicueta, on potrafi grać jakoś środkowy obrońcy, więc w sumie damy go za Zoomę. Bo jednak jeśli mamy wygrać, no możliwe, że za wcześnie to robię, ale mamy już naprawdę dobrą minutę, bo prędzej czy później potem moglibyśmy nie zdołać czasowo, to chciałem Azpilicueta, żeby dostał szansę, no chyba, że Real właśnie, wiadomo, jeszcze jest szansa na to, że mogą zremisować to i może być dogrywka. Dobrze ta z Mendy. Kante. Werner teraz, Werner to zjecha, Werner. Kante i Timo Werner. Wchodzimy już do spotkania. Zagraj mecz, klikamy. Rodrigo teraz. Aj, naprawdę. Naprawdę w tej ostatniej, jednej z ostatnich, jak w ostatniej akcji meczu musieli to zrobić. Wchodzę, to pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, w tych jak wchodziłem w odbudowach, żebym wszedł i od razu mi strzelili. Wchodzi Azpilicueta, ale to nie jest naprawdę dobry moment. Wracamy do symulacji z powrotem, bo będzie dogrywka. Będzie niestety dogrywka. Kogo my tam jeszcze mamy na ławce tak w ogóle? Kto mógłby wejść w sumie? A jednak bym wolał, że ci wszyscy zostali. No dobra, zaczynamy. Aj, szkoda naprawdę. Byliśmy bardzo bliscy. Bardzo bliscy wygrania. Wejście Azpilicuety za Zoomę to naprawdę nie jest żadna strata, bo Azpilicueta potrafi grać na środku obrony, a Oberal mają taki sam. Rhys James do Kante. Timo, Kante z powrotem. Timo Werner, Havertz, Timo Werner, Timo Werner, Timo Werner strzela, pięknie. Timo Werner po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu. I też w pierwszej połowie, tam w pierwszej połowie podstawowego czasu, teraz w pierwszej połowie dogrywki. Koniec pierwszej połowy dogrywki. Zostało tylko praktycznie niewiele więcej niż 10 minut. Mamy szansę na wygranie tej Ligi Mistrzów. Choć teraz Toni Kroos, Casemiro. Dobra obrona Mendiego, kluczowa obrona Mendiego. Real przy piłce. Będzie niebezpiecznie. Aj, nie było, był spalony, na szczęście był spalony, bo było blisko i Mariano by strzelił, bo 24 by strzelił, a groźnie się strasznie teraz zrobiło pod naszą bramką, tam tryb defensywny, żebyśmy naprawdę zamknęli się, Mariano nie trafia, Mariano trafia chyba w słupek albo poprzeczkę, tak to wyglądało, klikamy zagraj,
Teraz już na spokojnie musimy to zgarnąć, nie ma innej opcji. Jeszcze w sumie bym jedną osobę prowadził. Lubię Rudigera, ale... aha, coś takiego, dlatego tak dziwnie to wygląda. Dajmy jednak Kantę może. A za Rudigera bym prowadził Silvio, też bym go chciał z chęcią zobaczyć. Zróbmy coś takiego, szczerze może, żeby tylko wszedł i nie wydaje mi się, żebyśmy tego to stracili tym razem, bo już powinien sędzia kończyć. Czemu on nie kończy? Silva, dobra. Koniec. Koniec. Wygrywamy Ligę Mistrzów. I wygrywamy co najważniejsze. Wygrywamy w pierwszym sezonie. Czyli to ustanawiamy, tak jak właśnie mówiłem, rekord, jeśli chodzi o naszą odbudowę. Bo to jest pierwszy raz, kiedy wygrywam właśnie w pierwszym sezonie odbudowy. Szczerze się w ogóle tego nie spodziewałem. Wiedziałem, że mamy... nasz atak był bardzo młody i naprawdę bardzo się rozwijał, ale bałem się o tą bramkę, bo mieliśmy tylko bramkarza, który miał 82 obrony. Zwykle to było za mało na wygrywanie Ligi Mistrzów. Obrona też nie była jakaś mocna tak naprawdę, bo środek obrony po 83 overalla. Głównie to atak nasz robił robotę. I zrobił tak dobrą robotę, że ostatecznie wygrywamy Ligę Mistrzów. Czy to jest widok, który zobaczymy w prawdziwym życiu? Bardzo możliwe, zobaczymy, nie wiadomo. Choć szczerze, ja myślę, że szczerze tak nie będzie, ale no możliwe. Wszystko naprawdę jest możliwe. Ja szczerze bym szukał, ja nagrywam ten film zaraz po półfinale PSG i City. I City już jest w finale i szczerze mi się wydaje, że Manchester City jednak wygra Ligę Mistrzów. Zobaczymy, może się mylę, ale mi się wydaje, że Manchester City wygra Ligę Mistrzów. Ten film pewnie, pewnie ten film będzie... przed półfinałem Chelsea Real Madrid, więc w sumie nie wiadomo będzie, jak będzie w prawdziwym życiu, czy Chelsea w ogóle pojawi się w finale, możliwe, że odpadną w półfinale. Ale coś na pewno każdy kibic Chelsea chciał zobaczyć. Azpilicueta, czy bodajże Thiago Silva, który jest kapitanem, tak naprawdę, bo Azpilicueta jest chyba wicekapitanem, więc właśnie taki na pewno widok by z chęcią chcieli zobaczyć, czyli Chelsea triumfującą i wygrywającą Ligę Mistrzów. Pierwszy raz też wygrywamy tym właśnie stadionie w Turcji, bo zwykle właśnie nie wygrywaliśmy w tym pierwszym roku, więc nie byliśmy na tym stadionie, wygrywaliśmy. Tu oczywiście fajerwerki. Jeszcze zostało nam pewnie tylko zdjęcie pamiątkowe i kończymy naszą całą ceremonię. Wolałbym, żeby w FIFA 22 było jakieś coś nowego, bo już długo jest przecież te same zawsze sceny są po zwycięstwie Ligi Mistrzów. Chelsea, zwycięstwo Champions League. I tak, wygraliśmy. Kończymy więc. W sumie jeszcze właśnie przejdziemy oczywiście, żeby zobaczyć, bo mam jedną dla was ciekawą rzecz, którą za chwilę zobaczycie. Po tym zwycięstwie Ligi Mistrzów. Mianowicie jest to, że skończyliśmy na 7. miejscu w Premier League, więc co ciekawe, ja naprawdę miałem nadzieję, że wygramy Ligę Mistrzów, bo gdybyśmy nie wygrali Ligi Mistrzów, to byśmy nie byli nawet w Lidze Europy w następnym sezonie. To naprawdę byłoby bardzo, naprawdę dużym krokiem w dół. Ale ostatecznie na szczęście to się nie wydarzyło. Skończyli na 7. miejscu, ale tak właśnie mówiłem, to się nie wydarzyło się tak, że będziemy musieli grać w Lidze Europy. Znaczy w niczym byśmy praktycznie grali, no bo po prostu wygraliśmy Ligę Mistrzów. Emirates FA Cup. Tutaj skończyliśmy naszą przygodę, gdzie... Nie wiem, czy to nie był puchar, w którym dość szybko się pożegnaliśmy. Nie wiem, od trzeciej rundy zaczynaliśmy, tak. 1-1 z Blackburn i powtórce przegraliśmy 3-2 z Blackburn. Tak, coś takiego się wydarzyło. Carabao Cup tutaj. Tutaj też nie wiem, czy odpadliśmy tutaj w trzeciej rundzie z Bristol pokarnych. Więc puchara naprawdę nam bardzo słabo poszła. Ale to jest tyle z tych oczywiście wszystkich tych rozgrywek. Jeszcze sobie sprawdźmy, kto był naszym królem strzelców, kto najwięcej razy został. Królem strzelców został Timo Werner. Najwięcej asyst zdobył Hakim Ziyech. Szczerze się spodziewałem, że to może być on. Tak wyglądają też nasze statystyki. Więc też możemy kończyć tą odbudowę. Jeśli wam się film podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli nie, to nie musicie.
No i dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie. No i do zobaczenia w następnych odbudowach. Cześć!